Nadchodzący 2022 rok został ustanowiony rokiem polskiego romantyzmu. Z tego okresu pochodzą dzieła wybitnych poetów – Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego czy Cypriana Kamila Norwida. Dla Polaków był to okres walki o wolność ojczyzny. W przyszłym roku będziemy obchodzić 200. rocznicę wydania ballad i romansów Adama Mickiewicza. Data ich powstania uważana jest za początek romantyzmu w Polsce. Romantyzm powstał w opozycji do epoki oświecenia, epoki klasycyzmu, epoki klasycznej. Sejm zdecydował, że w nadchodzącym roku upamiętnimy polski romantyzm. To epoka wielkich artystów, poetów, myślicieli i bohaterów narodowych. Czytamy w sejmowej uchwale. W tym okresie powstały takie dzieła jak Dziady, Kordian czy epopeja narodowa Pan Tadeusz. To także czas twórczości Cypriana Kamila Norwida, Zygmunta Krasińskiego i Aleksandra Fredry. Z tego okresu pochodzą symfonie Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki. Wszystkie te dzieła są ponadczasowe, mówi polonistka Danuta Krysiewicz-Uranowska. Epoka romantyzmu to epoka buntu, epoka walki. To był czas zaborów i wydaje mi się, że tutaj ten człowiek, który chce powiedzieć na temat, wypowiedzieć na temat wolności, człowiek, który reprezentuje swoje racje, myślę, że taki człowiek jest człowiekiem ponadczasowym. Na kartach naszej historii romantyzm zapisał się jako smutny okres. Polski nie było wówczas na mapach świata, a Polaków nikt nie nazywał narodem. Nasze tereny zostały rozdarte pomiędzy trzech zaborców – Rosję, Austrię i Prusy. Polacy jednak nigdy nie tracili ducha walki i nie pogodzili się z utratą niepodległości. To właśnie w czasie romantyzmu doszło do dwóch największych narodowo-wyzwoleńczych zrywów. W 1830 roku wybuchło Powstanie Listopadowe. Było to wydarzenie nieprzygotowane. Wynikało właśnie bardziej z takiego nastawienia, nazwijmy to sobie rewolucyjno-niepodległościowego, reprezentowanego przez pokolenie młodych. 33 lata później Polacy przygotowali kolejny zryw przeciwko suwerenowi – Powstanie Styczniowe. Szanse na wyrwanie się z carskiej niewoli były nikłe, jednak głos wolności w sercach Polaków był głośniejszy. Na to powstanie trzeba patrzeć już zupełnie inaczej. To było powstanie, które zostało wywołane nie jako wojna, którą właśnie Królestwo Polskie wypowiedziało Rosji, tak jak to miało miejsce wcześniej w 1830 roku, tylko to było powstanie, które praktycznie od początku było prowadzone jako walka partyzancka. Powstańcom pomagały dzieła polskich wieszczów. To one dawały Polakom siłę do walki o wolność ojczyzny. Pozwoliły im przetrwać najdramatyczniejsze chwile próby zniszczenia narodu polskiego. Wieszczom narodowym zawdzięczamy to, że oni do tego procesu narodzin nowoczesnego narodu polskiego przyłożyli swoją rękę chyba najbardziej. Nie tylko Polakom, ale także narodom europejskim przypominali o tym, że Polacy są narodem słowiańskim i należy im się odrębne miejsce na ziemi jako suwerennemu podmiotowi europejskiemu. Romantyzm pozostawił po sobie wielką spuściznę narodową, a my Polacy jesteśmy spadkobiercami tego dziedzictwa.